Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was miłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Nowość dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Jezus, Panie, wstań.
Ciebie prosimy. Prosimy intencji rządzących i decydujących o życiu państwa i społeczeństwa, aby w podejmowanych decyzjach i działaniach kierowali się roztropnością i sprawiedliwością. Ciebie prosimy. Prosimy intencji skrzywdzonych i wykorzystywanych, aby została im udzielona wszelka pomoc umożliwiająca powrót do wewnętrznej równowagi i aby Pan udzielał im siły i łaski na całe życie. Ciebie prosimy. Prosimy intencji próbujących zerwać z grzesznymi przyzwyczajeniami i naukami, aby stałość i wytrwałość w dobrym świętego Królewicza była dla nich impulsem do wszelkiej wstrzemięźliwości i wierności Panu Bogu. Ciebie prosimy. Prosimy w intencji Ojca Kazimierza w Jego imieniu o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej. Ciebie prosimy. Prosimy w intencji świętej pamięci Ireny Bleszcz w pierwszą rocznicę śmierci o łaskę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Prosimy w intencji naszego liturgicznego zgromadzenia oraz wszystkich czcicieli Serca Bożego, abyśmy za wzorem dzisiejszego patrona trwali w Bożej miłości oraz sumiennie wypełniali codzienne obowiązki. Ciebie prosimy. Panie Jezu, w Twoim przebitym sercu odnajdujemy pokój i siłę. Prosimy, abyś przyjął nasze powołanie, które razem ze świętym Kazimierzem wznosimy do Ciebie, który żyjesz i żyjesz na wieki wieków. Zaprawdę godne, to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne.
niezmiennie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali Dzień czynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełni ustawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 a Bóg zawsze Bóg, chwęce są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wdał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was, za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby rozwój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, świętymi apostołami, świętym Kazimierzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwań przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Teraz przyjmijcie.